Znajdujemy się na czwartym Pucharze Polski Federacji WPF w kulturystyce i fitness Siedlce 2017. Czwarta impreza tego typu jesienna, bo robimy też również imprezy wiosenne. Za chwilę też impreza w Trójboju Siłowym, na którą też bym chciał serdecznie zaprosić, ale o tym za chwilę wspomnę. Rozgrywamy 18 kategorii wśród kobiet, mężczyzn, juniorów, tak zwanej męskiej sylwetce plażowej, bikini fitness kobiet, bikini model, figurę fitness, tak jak powiedziałem, 18 kategorii, kategoria masters, powyżej 40, powyżej 50 lat. Był też rozgrywany turniej w trójboju atletycznym, coś nowego na polskim rynku. Będziemy starali się promować także tą dyscyplinę sportu. I mamy tutaj kilka dziewcząt, mistrzynie Polski, wicemistrzynie świata, mistrzynie Europy. Wymienię z nazwiska, to byłoby za długo, bo to również wśród mężczyzn też i mamy tutaj utytułowanych juniorów i seniorów. Jest też masters, wicemistrz świata sprzed 2 tygodni w innej federacji. Także zawodników jak na sezon jesienny naprawdę, naprawdę frekwencja dopisała. Co zrobić, żeby mieć taką sylwetkę? No ja powiem tak, lata pracy, może nie tyle ciężkiej pracy, ale lata pracy, wyrzeczeń, trzymania diety, a przede wszystkim zdrowy styl życia. Jeśli nie mamy przeciwwskazań bardzo poważnych, zdrowotnych, to każdy, naprawdę każdy może mieć, co już nawet w dniu dzisiejszym mamy tutaj przykład jednego z chłopaków, który jak zaczynał trenować, ważył grubo ponad 130 kg, w dniu dzisiejszym startuje w kategorii do 80 kg i też będzie zapewne w ścisłym finale. Tak, jak już wcześniej wspomniałem, mamy dzisiaj zawodników powyżej 40, powyżej 50 lat. Ja sam też osobiście mogę powiedzieć, że największe sukcesy w tej dyscyplinie sportu zacząłem odnosić po ukończeniu 40 lat, a więc to jest sport bez ograniczeń wiekowych. Mamy też, akurat w dniu dzisiejszym nie ma tych zawodników, ale też często do nas na zawodach, u nas na zawodach występują zawodnicy powyżej 60 lat. Pracuję w Urzędzie Skarbowym w Warszawie, ale moją hobby i pasją jest sport. To było 2 lata temu, siostra mnie namówiła na zajęcia fitness i po prostu zaczęłam ćwiczyć, no i tak wyszło, że startuję w zawodach. Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jestem tutaj pierwszy raz, bardzo mi się tutaj podoba, na pewno się tutaj przyjadę, ogólnie organizacja super. Zajęłam się właśnie przygotowaniami do tutaj startów w zawodach Bikini Fitness. Zawodowo jestem policjantką, rzecznikiem prasowym w Komendzie Powiatowej Policji w Łasku. No i ten sezon jest taki mocno eksperymentalny, bo dopiero tak naprawdę miałam wystartować w 2018 roku. No i wyszło jak wyszło. Jest złoto. Kategoria Bikini Fitness, tutaj sylwetka ma być jeszcze bardziej kobieca. Te mięśnie nie mają być aż tak bardzo widoczne, tam sylwetka ma być sportowa, ale jednak ta separacja mięśni nie aż tak duża. Od dziecka zainteresowałam się sportem, na początku siatkówka, później lekkoatletyka, pływanie. Cały czas aktywnie. Wreszcie przyszedł czas na siłownię. Trochę późno i żałuję, ale cieszę się, że z takimi efektami. Organizacja myślę, że tutaj jest na bardzo dobrym poziomie. Myślę, że coraz więcej zawodników będzie przyjeżdżać do tej federacji. Jestem trenerem personalnym, prowadzę swój mały fitness klub właśnie w okolicach Grodziska Mazowieckiego. Jestem też doradcą żywieniowym, więc można powiedzieć, że cały czas żyję tym sportem i cały czas się rozwijam w nim. Jednak robi się to z pasją. Jeżeli jest ta pasja, to jednak jest to troszeczkę łatwiej. Jeżeli chodzi o tą konkurencję, no my jesteśmy troszeczkę mniej umięśnieni, jeżeli tacy klasyczni, można powiedzieć, kulturyści, więc nasze talie troszkę są węższe, nie musimy mieć tak rozbudowanych nóg niż tacy, mówię właśnie, kulturyści. Co do predyspozycji, to też zależy od typu budowy, czy ktoś jest mezomorfikiem, ektomorfikiem, prawda? Więc jest troszeczkę tych wytycznych.
bardzo fajna atmosfera, bardzo dobrze przygotowane, są to moje kolejne zawody i jestem naprawdę pozytywnie tutaj zaskoczony tym, o czym teraz marzę, od chwili odpoczynku, a potem przygotowaniami do kolejnych zawodów, bo jednak jest to dość to męczące, łącząc pracę, pasję i właśnie przygotowania, a ostatnie tygodnie naprawdę bywają ciężkie. Trenuję ogólnie od roku. Do zawodów przygotowywałam się tych akurat bardzo, bardzo szybko. To moje debiuty. Przygotowania trwały 5 tygodni, także dosyć intensywnie. Treningi 2 razy dziennie. Rano, wieczór, dieta bardzo ścisła. Ciągle w kółko, taka monotonia, to samo do jedzenia. Zero jakichś tam spotkań ze znajomymi, no niestety trening ważniejszy. Także wyrzeczeń jest mnóstwo, mnóstwo, żeby wziąć udział w takich zawodach, naprawdę. To było coś do jedzonka, było coś do picia, także tutaj organizator o wszystko zadbał jak najbardziej. Do tego w ogóle ta sala, oprawa, wszystko super, scena też bardzo fajna, bo byłam na wielu zawodach jako obserwator widz i ta scena tutaj widowiskowa robi wrażenie w sierpce. Korzystając z okazji, chciałbym w tym miejscu jeszcze zaprosić wszystkich kibiców na zawody, które odbędą się w dniach 30 listopada, 3 grudnia w hali sportowej przy ulicy Popiełuszki. Wspólnie z Agencją Rozwoju Miasta organizujemy największą, myślę, jaka dotychczas była impreza sportowa w historii Siedlec, a więc Mistrzostwa Świata najstarszej, najpotężniejszej federacji WPA w trójboju siłowym. Zapowiedzianych mamy ponad 20 krajów, ponad 400 zawodników, impreza będzie trwała 4 dni. Będą bite niesamowite rekordy, chociażby tutaj w tym miejscu, korzystając z okazji, chciałbym powiedzieć, zapowiedziane jest bicie rekordu świata w przysiadzie ze sztangą, gdzie niepokonany do tej pory ciężar 500 kg prawdopodobnie zostanie ten rekord przełamany. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne nasze imprezy.